Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś jest wtorek, trzeci tydzień wielkanocny, Ewangelia ze świętego Jana, szósty rozdział, w wiersze od 30 do 35, czyli dalszy, dalszy ciąg rozmowy Jezusa z Żydami w kafarnaum po znaku rozmnożenia chleba i chodzenia po wodzie. Pomódmy się najpierw w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. No a teraz Ewangelia, teraz Słowo Pana. W Kafarnaum Lud powiedział do Jezusa: Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedni manne na pustyni, jak napisano: dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Rzekli więc do niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Tak, to jest słowo dzisiaj do nas skierowane, to jest to, co dzisiaj Pan Jezus chce nam powiedzieć. No i teraz warto wejść w to i zapytać się, dokąd chce nas przez to słowo zaprowadzić. Po pierwsze, to mógłbym tutaj rozpocząć narzekanie na tłumaczenie. Tak, są tacy, co mnie znają trochę już parę lat, no i wiedzą, że tak nieraz lubię się pożalić na tłumaczenia różne. Dlatego, że według tutaj tłumaczenia, którego użyłem, no to Jezus miał powiedzieć Żydom w Kafarnaum, że nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Czyli to brzmi jak jakaś zapowiedź, czegoś, co się spełni w przyszłości. Natomiast w rzeczywistości... W rzeczywistości nie tak święty Jan zanotował słowa Jezusa, święty Jan zanotował słowa Jezusa dokładnie w czasie teraźniejszym. Mówi: Ojciec mój daje wam, daje wam, nieustannie wam daje, nieustannie daje wam prawdziwy chleb z nieba, ten prawdziwy, ten prawdziwy. Właśnie, proszę państwa, ale zanim dojdziemy do tego zdania, i zanim się zastanowimy, o co chodzi w, te, w, te, w tej żonglerce, w żonglerce czasami, to w ogóle proszę zobaczyć, że jest taka dziwaczna rzecz w dzisiejszej Ewangelii. Żydzi szukali Jezusa, dlatego że doświadczyli cudownego rozmnożenia chleba, prawda? I byli tak zachwyceni tym wydarzeniem, tym co zrobił Jezus, że chcieli go nawet obwołać królem, a następnego dnia. No, właśnie pamięć, wspomnienie o tym wydarzeniu dało im motywację, żeby Jezusa wytrwale szukać, aż na drugiej stronie jeziora, prawda? I teraz nagle ci sami Żydzi, którzy dopiero co wczoraj doświadczyli tegoż rozmnożenia chleba i szukali Jezusa, jak sam Jezus powiedział, właśnie dlatego, że jedli chleb do cytości, to teraz nagle od Jezusa domagają się znaku. Pamiętamy, że tuż przed chwilą Jezus stwierdził, że. Dziełem zamierzonym przez Boga jest to, żeby uwierzyli w niego, w Jezusa. No i oni teraz no, w odpowiedzi właśnie mówią: no to co zdziałasz? Jaki to znak uczynisz, żebyśmy go widzieli, i uwierzyli w ciebie, uwierzyli właśnie tobie? Mówią. Nie? To jest dość ciekawe, proszę zobaczyć. I to dowodzi takiego twierdzenia, że tak naprawdę wiara nie rodzi się ze znaków, nie rodzi się z doświadczeń nadzwyczajnych. Prawda, z tego, że jestem świadkiem czy uczestnikiem jakichś niesamowitych wydarzeń. Jak mówi Pismo Święte, wiara rodzi się ze słyszenia. I zobaczcie, że rzeczywiście Stary Testament jest przesycony wezwaniami do słuchania. I najbardziej święta modlitwa Izraela, wzięta z księgi powtórzonego prawa, zaczyna się właśnie od słowa szma, czyli słuchaj. Prawda? I Jezus zapytany o pierwsze, najważniejsze przykazanie, to odpowiedział, pierwsze jest słuchaj. Słuchaj Izraelu. Pierwsze jest słuchaj. I Jezus też bez przerwy wzywał, mówi, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Prawda? Uważajcie, jak słuchacie, czego słuchacie. No i właśnie też są takie jakby żale Pana Boga, że słuchają, a nie słyszą, prawda? Nie? Że mają zamknięte uszy, zamknięte serca, nie? Nie wiem, czy pamiętacie tam wczoraj, przedwczoraj mówiłem o tym dialogu, do którego wciąga nas Bóg. No, trudno jest wejść w dialog, jeżeli nie słucham. Jeżeli nie słucham. Natomiast my bez przerwy domagamy się znaków, i to jeszcze znaków karmiących nasze oczekiwania, nasze pragnienia. I właśnie to jest problem, bo cała ta rozmowa Jezusa z Żydami w Kafarnaum rozpoczęła się właśnie od skazania im, że no mają zupełnie nieuporządkowane pragnienia, zupełnie nieuporządkowane. Prawda? I że, 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 że prawda szukają Jezusa, ale tak naprawdę nie Jezusa, tylko szukają okazji do tego, żeby znowu się najeść chleba do sytości, a Jezus i w ich oczach jest właśnie taką okazją, takim sposobem. I właśnie to się nam przydarza nieustannie że Jezus jest tak naprawdę tylko sposobem na osiągnięcie czegoś, na doświadczenie czegoś, na zaspokojenie jakiejś potrzeby, jakiegoś pragnienia i tak dalej, I to wszystko jest w nas takie nieuporządkowane, o to właśnie zadbał zły duch na samym początku, właśnie wprowadził taki chaos w nas, podsycił różne tam pragnienia, Pokazał fałszywe drogi spełniania tych pragnień, no i ta, ten cały nieporządek to w nas jest. I dlatego dzisiejsza Ewangelia tym się bardzo silnie kojarzy z Ignacym z Loyoli, z jego ćwiczeniami duchowymi, bo właśnie, jak pisze Ignacy z Loyoli, to właśnie jednym z celów ćwiczeń duchowych to jest właśnie zaprowadzenie tego porządku, który został utracony. Bo, proszę Państwa, problem jest taki, że jeżeli w nas jest chaos, to my będziemy ten chaos rozsiewać na prawo i lewo, prawda. Dzieło stwórcze Boga, tak jak opisuje Księga Rodzaju, polegało na tym, że Bóg z chaosu wyprowadził kosmos, czyli ład i porządek. Kosmos to słowo greckie oznacza ład i porządek. No, chaos to wiadomo, co oznacza, prawda. Po, po hebrajsku to ładnie brzmi, to huwa bohu. Nie? takie stwierdzenie nie? tłumaczone przez Biblię tysiąclecia, że Ziemia była bezładem i pustkowiem. Ten bezład i pustkowie, czyli ten pierwotny chaos właśnie tuchu no, chaos, brak porządku, brak kosmosu, nie? totalny brak wszystkiego. Nie? No i właśnie teraz, ten, jeżeli w nas panuje chaos, w nas ludziach, to my, ponieważ całe stworzenie jest poddane pod naszą władzę i co ciekawe, Pan Bóg nigdy nam tego nie odebrał. No to my będziemy ten chaos rozsiewać. Rozsiewać w naszym życiu, rozsiewać w naszym otoczeniu, roz, rozsiewać w całym stworzeniu. Będziemy cierpliwie i wytrwale prze, prze, przetwarzać wszystko w chaos z powrotem. Prawda? Tak jak Bóg, Boży, Boży Duch wyprowadził z chaosu kosmos, tak my ten kosmos z powrotem zanurzymy w chaosie, prawda? Dlaczego? Dlatego, że pozwoliliśmy, żeby w nas zapanował chaos, chaos różnych nieuporządkowanych pragnień, zachcianek, nie wiadomo czego, nie różnych myśli, słów i, i w ogóle takich różnych rzeczy. No i teraz Ignacy z Loyoli mówi, że trzeba w tym zaprowadzić porządek, a skąd święty Ignacy z Loyoli o tym wie? No właśnie od Jezusa i być może nawet właśnie z tego szóstego rozdziału, bo jak spojrzeć całościowo na ten szósty rozdział, to Jezus faktycznie zawiesza się na pewnym nieuporządkowanym pragnieniu, jaki w ludziach jest, nie? Wykorzystuje to nieuporządkowane pragnienie, żeby to pragnienie w ogóle w jakikolwiek sposób ludzi do Jezusa przygnało, z Jezusem związało, tak? Owszem, zobaczcie, Jezus to wykorzystuje. Jezus nie, ign nie ignoruje tego, że takie rzeczy w nas są, jak na przykład no, potrzeba jedzenia. No, Bóg nas takimi stworzył, tak? Dał nam ciało materialne i to ciało potrzebuje być odżywiane i potrzebuje być zadbane. I Pan Bóg tego nie ignoruje. I rzeczywiście zobaczcie, cała przygoda w szóstym rozdziale to się zaczyna od tego, że Jezus karmi ludzi na takiej płaszczyźnie bardzo podstawowej, właśnie na, na płaszczyźnie cielesnej. Nie? Jezus ich karmi swoim słowem, bo ich naucza, prawda? ale przychodzi taki moment, że to Jezus zaczyna dostrzegać, to Jezus sam wychodzi z inicjatywą, że no, ludzie są głodni, są zmęczeni i potrzebują odpoczynku jedzenia. Jezus to widział też u swoich uczniów. Pójdźcie wy sami osobno i odpocznijcie nieco. Więc Pan Bóg nie ignoruje naszych potrzeb podstawowych, takich fundamentalnych i yy, jest gotowy je nasycić, ale, ale uwaga, i teraz jest różnica między nami a Bogiem, że my, my bardzo łatwo nam przychodzi do skupienia się przede wszystkim na potrzebach podstawowych i fundamentalnych, podstawowych, takich najprostszych, Dlatego, że one nam się wydają jakby najsilniejsze i w naszych, naszej świadomości rośnie przekonanie takie, że najważniejsze jest zaspokoić te właśnie potrzeby takie właśnie najprostsze, podstawowe. Potrzeby jedzenia, spania, zażywania przyjemności, no, doświadczania takich, a nie innych emocji itd. To wszystko jest ważne, ale właśnie nie najważniejsze. Natomiast to, co się stało w momencie grzechu pierworodnego, to właśnie przestawienie tego. I stąd się wziął chaos, prawda? My uganiamy się za zaspokojeniem takich czy innych potrzeb, zachcianek, różnych namiętności, różnych innych rzeczy, prawda? Jesteśmy gotowi na różne dziwne rzeczy w imię zaspokojenia tego wszystkiego, prawda? A Jezus przychodzi, owszem, zawiesza się, wykorzystuje właśnie te nasze potrzeby, takie właśnie najprostsze, podstawowe do tego, żeby nas pociągnąć, ale potem próbuje poprowadzić nas gdzieś do góry, wzwyż, prawda? To, co, prawda, mówi Pismo Święte, że Chrystus powstał z martwych, no jeżeli my powstaliśmy razem z Nim z martwych, to powinniśmy teraz szukać tego, co w górze, nie? Tego, co na dole, prawda? Jezus też mówi dzisiaj o chlebie z nieba, który, stęp, który stępuje, nie? stępuje z nieba, o chlebie, który stępuje z nieba, o chlebie prawdziwym, nie? który wstępuje z nieba. Właśnie widzicie Państwo, bo i, i to na tym to wszystko polega, nie? to trzeba zobaczyć ten właśnie ruch wstępujący i wstępujący, że z nieba wstępuje chleb, który jest chlebem żywym, chlebem osobowym, nie? jak to przedstawia w dzisiejszej Ewangelii Jezus. Jest osobą, to jest on sam tym chlebem życia, chlebem dającym nieustannie życie światu, to jest ten, który mówi o sobie: Ja jestem. Właśnie, to jest drugi haczyk w tłumaczeniu, że Jezus mówi: Ja jestem chleb żywy, nie życia. Ja jestem chleb życia. Nie, nie ja jestem chlebem życia, tylko ja jestem chleb życia. Że jakby stawia tożsamość między ja jestem. Nie, a kto ma na imię Ja jestem? No właśnie, stawia tożsamość między Jachwę a właśnie tym, o czym toczy się rozmowa dzisiaj, czyli chleb życia. Nie? To jest pewna tożsamość, nie? że tym, który utrzymuje świat w istnieniu, tym, który dzieli się ze całym światem, swoim istnieniem, swoim jestem, no jest ten, który jest, prawda? No i żeby świat istniał, to ten, który jest, nieustannie stępuje na świat. Prawda? Ojciec nieustannie, i to jest właśnie to, o czym mówiłem, ojciec nieustannie, nieustannie daje światu chleb życia. I okazuje się, że ten chleb życia dawany przez Ojca nieustannie światu. To jest osoba, to jest Syn Boga, nie? słowo Boga. I tu właśnie trzeba by wrócić do opisu stworzenia i zobaczyć to, nie? że Bóg wypowiada słowo i to słowo ma moc stwarzania, czynienia tego, co mówi, nie? tego, co jest mówione. Prawda? I my nagle w Chrystusie odkrywamy, że to słowo wypowiadane przez Boga to jest On Sam. Nie? Że, że święty Jan w prologu do swojej Ewangelii buduje właśnie taką totalną tożsamość między Logosem, między Słowem a Bogiem. Prawda? A jednocześnie ten Logos okazuje się nie być ojcem, jest synem. Prawda? I to jest właśnie tajemnica Trójcy Świętej. Nie? z jednej strony jest tożsamość między ojcem i synem, a z drugiej strony ojciec nie jest synem, a syn nie jest ojcem, prawda? Właśnie i to, to jest dla nas takie trudne do pojęcia. No ale właśnie, jakby spinając to wszystko, wracając do tego Ignacego, bo on to dość ładnie tłumaczy, nie? że by wszystko sprowadza się do tego, jakby Jezus właśnie to robi pomału z ludźmi w kafarną do odkrycia tego, co jest najważniejszym, fundamentalnym, absolutnie fundamentalnym pragnieniem człowieka, nie? potrzebą człowieka, nie? Co, co jest absolutnie fundamentalną potrzebą człowieka, po co człowiek został stworzony. Dlatego święty Ignacy na początku ćwiczeń swoich duchowych zamieszcza taką medytację o celu, nie? o zasadzie fundamentalnej podstawowej, czy o celu fundamentalnym i podstawowym. I się okazuje, że tym celem dla człowieka ostatecznie, tak żeby nie powtarzać całej medytacji, to jest sam Bóg. I właśnie teraz właśnie proszę zobaczyć obraz z dzisiejszej Ewangelii, obraz w ogóle budowany w Piśmie Świętym, chleb żywy. Chleb życia, nie? chleb życia wstępujący od ojca, dawany przez ojca światu. Nie? Chleb osobowy, nie? który jest osobą, synem Bożym, który wstępuje, jest dawany przez ojca światu po to, żeby dawać światu życie tak? po to, żeby dzielić się ze światem swoim boskim jestem i najbardziej obdarowanym w pełni obdarowanym tym chlebem osobowym jest człowiek, jest taka istota, jak człowiek jestem ja. I teraz ten chleb życia stępuje od Ojca, zdawany od Ojca mi, po to, żeby mnie porwać, żeby ja zechciał, zgodził się być wprowadzany coraz wyżej, wciągany coraz wyżej w jedność Ojca i Syna. Prawda? I zobaczcie ten ruch. Nie? Przychodzi syn od ojca, jest dawany od ojca syn, ale ten dar osobowego chleba, chleba dającego życie, prawda, jest jednocześnie zaproszeniem. Ale kiedy, kiedy ja odkryję, że to jest zaproszenie? Wtedy, kiedy ja się skupię na dawcy. Natomiast właśnie nieuporządkowanie rodzi się wtedy, kiedy ja się skupię na darach samych w sobie. I dawca będzie mi potrzebny tylko po to, żeby dawał mi dary. Ja jestem skupiony na darach. Nie? Na darach, nie na dawcy, tylko na darach. Dawca jest w moich oczach fajny i wart uwagi, i wart poszukiwania i tak dalej, tak długo, dopóki mam nadzieję dostać od niego dary. Natomiast kiedy te dary przestają być dawane albo przestają być dawane w taki sposób, jak ja szukam. Prawda, albo um, przestają być dawane takie dary, jak ja sobie wyobrażam, że powinienem dostać, to dawca jest coraz mniej interesujący w moich oczach. Zaczynam szukać kogoś innego, kto mi da to, co ja chcę, to co szukam. Prawda? Tu jest problem. I właśnie tu jest cały problem, yy, który się pojawił na, w nas w momencie grzechu pierworodnego, albo właśnie nawet jeszcze wcześniej, który nas w ogóle doprowadził do grzechu, do upadku. Nie? że skupiliśmy się na darach, nie na dawcy, tylko na darach, że w naszych oczach warte pragnienia, zdobywania, gromadzenia stały się dary same w sobie. Natomiast wszystkie dary wokół nas i wszystkie dary, jakie otrzymujemy, są nam dawane przez Boga tylko po to, żebyśmy coraz bardziej skupiali się na dawcy. Żebyśmy odkryli i zrozumieli, że absolutnie najważniejszym i tak naprawdę jedynym darem, który otrzymujemy, to jest dawca sam w sobie. I że ten dar dawcy, nie? że dawca sam w sobie, którym jest osobowy Bóg, nie? daje nam się dlatego, żeby nam pokazać, że On nas zaprasza, żebyśmy byli tacy jak On. I że On przekształci nas Dając nam samego siebie, przekształci nas jakby w siebie. Nie? To obserwujemy, jakby kontemplujemy w Eucharystii. Nie? Żydzi prosili Jezusa o znak, powoływali się na Mannę. No, w oczach ojców Kościoła Manna zawsze była zapowiedzią Eucharystii. Ten rozdział szósty to też jest taki rozdział mocno Eucharystyczny, prawda? Proszą Jezusa o znak i ten znak będzie dany. Nie? To będzie znak Eucharystii. Nie? Mamy znak, prawda? A, abyśmy widzieli, abyśmy kontemplowali, jak mówią Żydzi. Tu Żydzi w dzisiejszej Ewangelii bardzo mądrze mówią, nie? Bo oni mówią, daj nam znak, abyśmy go kontemplowali. Myśmy dostali znak, znak Eucharystii do kontemplacji. I właśnie znak Eucharystii jest tym, że my namacalnie, fizycznie jesteśmy w stanie widzieć, jak dawca nam się daje, dawca wszystkiego, nie? Co stanowi o naszym życiu i istnieniu i co jednocześnie jest naszym celem, prawda, absolutnie fundamentalnym, absolutnie nadrzędnym. Dawca, nie? On sam sobie, Bóg osobowy. Nie? To jest moje źródło i mój cel. Jezus na początku ostatniej wieczerzy, święty Jan zanotował na początku ostatniej wieczerzy o Jezusie takie ważne słowa: nie? że Jezus wiedział, że od Ojca wyszedł i do Ojca zmierza, do Ojca idzie, nie? że Jezus znał swoje źródło i cel. prawda? I Jezus wcześniej to w rozmowie z Żydami podkreślał: Ja wiem skąd przychodzę i dokąd idę, wy nie wiecie. Właśnie to jest nasz problem, że kiedy my skupiliśmy się na darach samych sobie, skupiliśmy się w kierunku darów, to zaczęliśmy iść z powrotem w kierunku prochu, z którego zostaliśmy wzięci. Prawda? Bo wszystko poza Bogiem, wszystko poza Bogiem nie ma na imię Jestem. Dlatego pierwsze przykazanie Dekalogu brzmi: Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. A zobaczcie, ile my mamy Bogów. Niestety, ile my mamy Bogów? Każda rzeczywistość. Każda rzeczywistość, która w moich oczach stoi obok Boga, jest warta obok Boga zdobywania. Czy warta jest dokładania, że tak powiem, do Pana Boga? Bo to jest właśnie, to jest właśnie taki błąd myślowy, który my popełniamy, że nam się wydaje, że to, że mam Boga, to jest za mało, ja potrzebuję do Boga coś dołożyć. Czy to jest tak, jakby istniał Bóg i obok niego. Całe mnóstwo innych bogów, których warto zgromadzić i mieć ich wszystkich naraz. Nie? Wszystko, co ja uważam, że istnieje niezależnie od Boga, to przypisuję temu cechę boską. Nie? Ja jestem. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi. Nie? Tylko Bóg jest sam z siebie. Jeżeli my uważamy, że cokolwiek istnieje obok Boga, niezależnie od Boga, no to przypisujemy cechę boską, nie? temu czemuś, prawda? I właśnie wtedy wpadamy w taki błąd myślowy, nie? że nam się wydaje, że do Boga da się coś dołożyć, że można mieć Boga i jeszcze coś dołożyć, prawda? Zapominamy, że to wszystko jest Jego dar, wszystko, na każdym poziomie i że tylko On jest Bogiem. Dlatego ta modlitwa izraelska, szma Israel, Adonai Elohenu Adonai Echad, Pan jest jeden, Pan jest jeden, absolutnie i wyłącznie jeden. Nie? Absolutnie i wyłącznie jeden. Jest tylko jedno źródło wszystkiego, prawda? I jeden cel wszystkiego. Bóg osobowy, wspólnota Trójcy, prawda? I Jezus wychodzi do nas, Syn Boga wychodzi ku nam nieustannie. Ojciec nieustannie posyła nam swoje słowo. I to słowo nieustannie do nas przychodzi, bo jakby Jezus przestał do nas przychodzić, to wszystko by się zapadło w niebyt, z którego zostało wzięte, w szczególności my byśmy się zapadli w niebyt. I właśnie tu poznajemy niezwykłą miłość Boga, Boga, który ściga nas, choć my zwróciliśmy się ku temu, co jest prochem. Tak, zachwyciliśmy się darami samymi w sobie i poszliśmy zbierać te dary, poszliśmy zbierać te dary za cenę odłączenia się od Boga, od źródła życia, od chleba życia, od chleba żywego, od chleba dającego życie, prawda? I dlatego zaczęliśmy wracać w proch, z którego zostaliśmy wzięci. A Bóg w ten proch za nami idzie, w tym prochu nas ściga, zbiera nas na nowo, próbuje nas rozkochać w sobie, tak? żebyśmy my na nowo skupili się na nim samym w sobie i dali się pociągnąć ku Niemu, żeby żyć jego życiem, żeby być jak on, prawda, żeby iść w górę, tak, żeby iść do Ojca, skupić się na nim, na chlebie życia, na tym, który przychodzi i daje się mi, mi grzesznikowi, po to, żebym ja żył. I właśnie tak Jezus zaczyna wprowadzać porządek w nasze pragnienia. Nie? I, i, I rzecz cała polega na tym, żeby na ten proces się zgodzić. Właśnie, żeby kontemplować znak, który otrzymaliśmy, znak Eucharystii i rozumieć, co, o, co ten znak mówi, co on mówi o moim życiu. Że moje życie to jest właśnie nieustanne wychodzenie do mnie Boga w Chrystusie. Moje życie polega dokładnie na tym, że nieustannie, chwila po chwili Bóg wychodzi ku mnie w Chrystusie, żeby mnie zaprosić do swojego życia, pociągnąć mnie ku sobie. Prawda? A ja, kiedy odkrywam, że żyję, no to się zaczynam natychmiast rozglądać, <laughs> czym mógłbym sobie to życie uatrakcyjnić, co bym sobie mógł tu na, nazbierać, nagromadzić. Jak już mi dałeś życie, to teraz co ja mam z tym życiem zrobić? A właśnie widzicie, chodzi o to, żeby nauczyć się kontemplować życie samo w sobie, życie jako osobę, jako osobę. Właśnie jako Jezusa, który chwila po chwili wychodzi ku mnie. I to jest doświadczenie życia, to jest doświadczenie jestem. To jest doświadczenie jestem. Jak ja się nauczę kontemplować Eucharystię, to potem trzeba kontemplować, jakby przechodzić z tej kontemplacji Eucharystii w kierunku kontemplacji życia samego w sobie. Prawda? I wtedy zaczynam być coraz bardziej zachwycony Bogiem, który nieustannie po mnie przychodzi. Jestem coraz bardziej pociągnięty przez Niego, a to właśnie trzeba go zacząć kontemplować. Trzeba zacząć się wsłuchiwać w to, co, o czym mówi mi życie samo w sobie. Prawda? Natomiast jak ja ignoruję fakt, że żyję, bo nie mam tego, nie doświadczyłem tamtego, nie zgromadziłem czegoś tam, nie osiągnąłem czegoś, nie doszedłem do czegoś, prawda? To kresem jest depresja. Natomiast Jezus mówi, kto przychodzi do mnie, nigdy nie będzie głodował, i kto wierzy we mnie, prawda, nigdy nie będzie pragnął. Właśnie to, jest to nie? że jeżeli ja się zwrócę ku Chrystusowi, pozwolę na ten proces, i włączę się w ten proces, żeby moje pragnienia coraz bardziej skupiały się na Jezusie samym w sobie, żebym coraz bardziej pragnął Jezusa samego w sobie. I zacznę wierzyć w to, że On jest moim życiem, tak dosłownie, że ja żyję właśnie dlatego, że On w tej chwili przyszedł. Kiedy ja zacznę wierzyć i przez wiarę nauczę się odczytywać znak mojego życia, o czym mi mówi moje życie, moje jestem, że to jest On, moje jestem, to jest osoba. Nie? Ja jestem, mówi Jezus, chleb życia. prawda? Jeżeli przez wiarę zacznę kontemplować znak życia prawda? I, i pozwolę na ten proces, żeby moje pragnienia coraz bardziej skupiły się na Jezusie, to wtedy nigdy nie będę głodował, nigdy nie będę pragnął, zawsze będę nasycony. Prawda? Bo będę pragnął tylko Jezusa i przez wiarę będę widział, że go mam już tu i teraz. Samego faktu, że istnieje. I wtedy będę nie do pokonania, proszę Państwa, bo cokolwiek mi zrobicie, cokolwiek mi powiecie, cokolwiek mnie spotka, to to będzie tylko dowód na to, że jestem. Bo może mnie to spotkać, mogę to czuć, mogę to przeżywać, mogę to doświadczać. Może mnie to spotkać tylko i wyłącznie dlatego, że jestem. A co to znaczy, że jestem? To jest On, to jest osoba. Mam Go. Tak, możecie mnie krzyżować, możecie mnie torturować, przypiekać ogniem. Jeśli to wszystko czuję, to znaczy, że jestem. Że mam Jego, tego, który jest moim pragnieniem. Tylko mi to potwierdzacie. Tylko mi to potwierdzacie. Prawda? Doprowadzając mnie do odkrycia, że czuję, że doświadczam, że mnie to spotyka, więc jestem. I właśnie na tym to polega, proszę Państwa. Na tym polega wyzwolenie, które przyniósł Jezus. To jest właśnie uporządkowanie tego całego chaosu, który w nas jest, doprowadzenie nas do skupienia się na nim, na dawcy, do zakochania się w nim, w dawcy, w tym, który to wszystko dla nas robi, prawda? I doprowadzenie nas do odkrycia tego, kim jest moje jestem w tej chwili. Kim jest moje jestem. Właśnie, on nieustannie po mnie przychodzi. Nieustannie przychodzi po mnie, który się tutaj właśnie tak kitłasze, nie, w tym świecie. Nieustannie wychodzi mi naprzeciwko, nieustannie po mnie przychodzi. I to, że w tej chwili doświadczam, że jestem, to jest dowód na to, że on, ja jestem, przyszedł w tej chwili po mnie. I tym swoim przychodzeniem, darem z samego siebie, próbuje mnie rozkochać w sobie. I zaprosić, żebym dał się pociągnąć, żebym poszedł za Nim, ku temu, co w górze. Żebym poszedł za Nim, dał się przekształcić darem z Niego, w Niego samego. Dał się włączyć w Jego relację z Ojcem, w relację Trójcy Świętej. Prawda? I żebym żył na wieki w radości z tego, że Go mam. Mam Tego, który jest moim największym pragnieniem. Skoro jestem, to znaczy, że Go mam. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty.